Cześć kochani, cześć gwiazdy, witajcie na kanale Kinga Fortissima. Dzisiaj z Lulu pomyślałyśmy sobie, co sobie pomyślałyśmy, że nie nienawidzę być na rączkach. Słuchajcie, pomyślałam sobie, że odżegnuję się co prawda od kręcenia długich holi i nagrywania za dużo zakupów, no ale wiecie, tak okres wyprzedaży sprzyja temu, żeby jednak trochę zaszaleć. Także ja zaszalałam jak zwykle, dosyć monotematycznie, dosyć monochromatycznie. Ale trochę zaszalałam. Co kupiłam na wyprzedażach? Nie wiem od czego zacząć, więc zacznę spodni. Pierwsze, które kupiłam, to w Zarze te dzwony. Jeansowe, białe, cudowne. Kupiłam w Mango ten sweter. No zobaczcie, tak to wygląda. Naprawdę, dzwony, słuchajcie, ja zawsze kochałam dzwony, bo dzwony sprawiają, zwłaszcza do obcasów, że nogi są po prostu długie do nieba. I w tych spodniach się zakochałam, one mają tutaj tak trochę po mazurach, jakby nie wiem, te guziki się rozchodzą, nie wiem zupełnie dlaczego, ale mają przefajne te kieszenie i fajnie, że te guziki są na wierzchu, bo są jeszcze bardziej takie seventiesowe. No a w tym swetrze się zakochałam, no cóż, no bo te rękawy, tak? Te rękawy są po prostu obłędne, takie szersze. W Mango kupiłam jeszcze jedną fantastyczną rzecz. Otóż kupiłam również dzwony, dzwony welurowe. Tylko wiecie co, ja myślałam, jak je kupowałam, że one będą takie sztywne, takie jak garniturowe. Natomiast one są, słuchajcie, takie miękkie, elastyczne jak dresy, więc będą się cudownie układały, zwłaszcza, że teraz coraz bardziej wchodzą te takie właśnie dzwony dzianinowe. Więc to mój pierwszy zakup właśnie w temacie takich dzwonów dzianinowych. Są mięciutkie, są milutkie, idealnie dobre. Wzięłam 38, czyli M-kę i z przykrością stwierdzam, że M-ka jest idealna. Czyli zamiast na mazurach schudnąć, to stało się coś zupełnie innego. Kolejne spodnie, też białe. Wiecie co, jeszcze przyszło mi do głowy, że może, bo w sumie to zrobiłyśmy takie zakupy ze Stefą. Chyba trochę z nudów kupowałyśmy, ale takie pokrywające się zakupy, że podobne spodnie, podobne swetry i pomyślałam, teraz mi przyszło do głowy, że może bym nagrała takie zakupy mama córka. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, czy byście obejrzały taki filmik. To są, słuchajcie, już były, pojawiały się w stylizacjach, z Mazur te spodnie, genialne, takie krótsze. Kuloty szerokie, wrzucę Wam oczywiście, jak one wyglądają. Teraz są po praniu, więc są dosyć mocno wygniecione. Są przefajne i wiem, że będę zanoszę je. Po prostu je zanoszę, muszę je tylko elegancko w kanciku prasować. To też są jeansy. Białe spodnie są co prawda niepraktyczne, ale ja uważam, że fantastycznie wyglądają. Są bardzo takie, sprawiają wrażenie elegancki. Ja nie odżegnuję się, wiem, że w niektórych krajach jest tak, że po którymś tam września już się nie nosi absolutnie białych spodni, tak się na jasno nie ubiera, ale na szczęście mamy dosyć dużą wolność i... O Jezu, czekajcie, bo one się chyba jakoś nie doprały z błota po tych mazurach, no cóż, trudno, będą pójdą w takim razie jeszcze raz do prania. Dobra, czyli spodnie białe, spodnie czarne, spodnie białe, sweter czarny. I słuchajcie, co jeszcze kupiłam? Wiecie, że no, chyba to świadczy jakiejś takiej lekko obsesyjnej osobowości, ale kompletnie się nie mogłam zdecydować i zupełnie bez sensu, albo z wielkim sensem, kupiłam kolejne miski. Wiecie, że już po prostu tonę w tych sztucznych futerkach, bo był kiedyś film taki. Może teraz powinnam nagrać taki film znowu, na nowo, bo ta kolekcja chyba znacznie się powiększyła tych moich futerek, które uwielbiam. No i te cuda kupiłam w Mango i chyba się z nimi nie rozstanę. No chyba, że Wy stwierdzicie, że Kinga, wściekłaś się, zwariowałaś, odsyłaj. I słuchajcie, to pierwsze futerko. To beżowe. Stefcia powiedziała, że grubo w nim wyglądam, ale w ogóle się nie przejmuję, bo jest po prostu prześliczna. Może nie do tych białych spodni, a może właśnie do takich białych spodni. Czadowej, słuchajcie, jest tak mięciutkie, tak milutkie, że na pewno będę je po prostu uwielbiała. Na razie byłam w nim tylko w spożywczym. To co, kolejne futro. I słuchajcie, to jest to czarne. No same stwierdzicie chyba, że no nie mogłam się oprzeć, po prostu nie mogłam się oprzeć. Czy odesłać któreś? Bo jeszcze metki są nieurwane, bo tak trochę chciałam się z Wami skonsultować, czy to nie jest...
idiotyzm, bo już naprawdę, słuchajcie, one są jeszcze, są przepiękne, przepuszyste, przemiękkie, przefajne, ale zajmują od cholery miejsca w szafie. Zostawić, odesłać, zostawić, odesłać, zostawić, odesłać, słuchajcie. To czy zostawić obydwa. I słuchajcie, z kategorii szalone zakupy. Szalone zakupy, wiecie doskonale, że ja mam słabość do butów dziwnych, mało praktycznych czasem, wyglądających inaczej. I w ogóle nie planowałam kupować żadnych butów, bo nie powinnam i w ogóle bez sensu, bo tak naprawdę przez ten COVID to kupa butów, które kupiłam w zeszłym roku, w ogóle ich nie wynosiłam, no bo nie było gdzie. Nie było jak, nie było gdzie i tak naprawdę stoją takie smutaski sobie w pudełeczkach i czekają na lepsze chwile. Słuchajcie, wściekłam się, jak zobaczyłam te buty. Kupiłam je przecenione z 600 euro na 400. To jest Simon Rocha. Projektantka z Irlandii. No, oczywiście one są tak ładne, wiecie, straty taty ładnie, ale to były już, te buty były już przymierzane, oglądane i zastanawiałam się, czy zwariowałam dokumentnie, czy odsyłać, nie odsyłać, ale ostatecznie stwierdziłam, że nie odsyłam, zostawiam. To są buty z kategorii, jesteśmy takie szpetne, że jesteśmy prześliczne, czyli coś w stylu buldog francuski. Słuchajcie, są to baleriny ze sztucznego futerka, takiego ala kożuchowego, ale z lekkimi nitkami po łysku i do tego są takie przebogate łańcuchy. Ja zobaczyłam, słuchajcie, te buty i nie mogłam się oprzeć. Jak je założyłam, to Stefa zaczęła płakać ze śmiechu, bo wiecie, przy rozmiarze 39, jak jeszcze wszędzie na zewnątrz jest to futro, to po prostu wyglądam jak Yeti trochę w nich, ale... No cóż, no po prostu miłość jest miłość. Wiecie, jak to jest z miłością? No zakochujesz się i po prostu koniec, no. I nie ma. I ktoś ci mówi, że on jest brzydki, głupi i do niczego, a ty po prostu wiesz, że to jest ten jeden, jedyny już. I właśnie tak jest z tymi małymi oblesiami. Są po prostu cudowne. No i słuchajcie, tak na szybko. Po prostu podwinęłam spodnie, ale żebyście zobaczyli, jak one wyglądają. No moim zdaniem są przewspaniałe. Naprawdę przewspaniałe. Można też je tak zaczesać trochę, żeby były bardziej takie w szpic, albo tak poczochrać, żeby były bardziej takie okrągłe. Nie wiem, chyba będę musiała specjalnie dla nich jakąś szczotkę kupić. Dobra, odstawiam, bo to jest tak naprawdę chyba ulubiony mój zakup z tych wyprzedaży. No tak, no wyglądają, tak będę wyglądała, jak miała rozmiar 44. No. Wydaje mi się, że one będą świetne do takich stylizacji. Jezus Maria, nawet nie mam pomysłu, do czego je będę nosiła. Nie, żartuję, na pewno będą świetnie wyglądały, o, już mam, będą świetnie wyglądały do tych jeansów, czyli takich przykrótkich, bardzo szerokich. Do dzwonów tych też by fajnie wyglądały, ale te dzwony są bardzo długie, więc nie. Na pewno będą fajne do takich dosyć prostych sukienek, takich trochę frufru, dłuższych, takich midi. Myślę, że spokojnie je wynoszę. A na pewno będę bardzo często z nimi rozmawiała i głaskała w szafie. A to też jest jakaś korzyść, bo kot nasz się nie lubi głaskać. I słuchajcie, kolejny zakup taki z tych fajnych zakupów. Jak byłam w Kopenhadze, to zobaczyłam na wieszaku sukienkę. Tej marki kompletnie nie znam, a zakochałam się. Totalnie moje ciuchy. I słuchajcie, jak byłam w Kopenhadze, to też pokazywałam Wam różne tam marki właśnie duńskie, żeby coś pozmieniać, żeby poszukać czegoś nowego i tak dalej. I Rode Bier, firma, w której absolutnie się zakochałam. Bardzo fajne rzeczy. I weszłam sobie tak na stronę, tak wiecie, no ciemno się robi o czwartej, to co tu robić, no książki przeczytane, przynajmniej większość tych, które zabrałam. Na konia już nie pójdę, na motocykl za zimno. Koleżanka pojechała gdzieś tam do Rucianego, weszłam sobie na stronę i zobaczyłam, że to cudo było na wyprzedaży. No i po prostu, no cóż, tak się zdarzyło, że przyjechała do Gałkowa. Widzicie, ta sukienka jest taka piękna, długa i tak dalej, no musi być zdecydowanie wyprasowana.
Ona ma piękne detale, bo tutaj ma takie koraliki kamienne. Jest po prostu absolutnie przepiękna. I wiecie co, powiem Wam szczerze, chociaż to już w ogóle zabrzmi wariacko, ale tak jak te futerka są takie jasne i ciemne, to ta sukienka jest też czarna. I szczerze mówiąc, aż się boję wejść tam na stronę, czy ona jeszcze jest, bo obawiam się, że wyląduje z dwoma identycznymi sukienkami, tylko w różnych kolorach. Kochane moje, kochani moi, dajcie znać, jak oceniacie te zakupy, zwłaszcza oczywiście te śmiesznoty. Dajcie znać, co Wy upolowałyście takiego naprawdę fajnego na tych wyprzedażach, bo wiecie, spodnie bardzo fajne, bardzo się cieszę, że kupiłam. Futerka na pewno ponoszę, wynoszę i będę zachwycona, bo są cieplutkie, ale tak naprawdę głównymi łupami moimi z tegorocznych wyprzedaży zimowych to są te buty i ta sukienka. Słuchajcie, właśnie, nie miałam ich do czego nosić, do tej sukienki będą wyglądały genialnie. Także czekam na Wasze komentarze, dajcie znać, czy Wam się podobają. Dajcie znać, co Wy kupiłyście. Całuję Was mocno. Pa!